Znów walczymy z szóstką. Dziś zajmujemy się termostatem. Wcześniej już tutaj wszystko rozebrałem. Jak widać. Tutaj mamy obudowę termostatu. Wymieniamy uszczelkę, ponieważ stara wyglądała w ten sposób. Ciężko mi powiedzieć, czy jest to uszczelka, czy jest to po prostu silikon. Łamie się to w rękach. To jest prawdopodobna przyczyna wycieku. Troszkę było zabawy, żeby to odkręcić, ponieważ nie ściągałem koła pasowego. Od tego tutaj był problem ze śrubami. Nie chciały iść. Dodatkowo doszły tarczki do ręcznego. Teraz dla porównania. Tak wygląda nowa tarczka, a tak wygląda tylna tarczka. Tak wygląda ta troszeczkę lepsza. No tu praktycznie nie ma porównania. Ta jest prosta, a ta jest po prostu krzywa. Podejrzewam, że jest krzywiona po prostu od temperatury. Cały czas czekam jeszcze na rozpieracz. Pojechał on do planowania, żeby go trochę wyrównać, bo też był krzywy. Zobaczymy, jeśli ta operacja się uda, to założymy tamten, jeśli nie, no to będzie też trzeba zamówić nowy. To ta uszczelka mnie dziwi, bo nie wpada dorowka, wystaje. Jak widać, podejrzewam przez to, że termostat jest plastikowy, a blok jest stalowy. Przez co w zimie te parkingsy mają to do tego, że po prostu z nich cieknie. Żeby uszczelka nam nie wypadała, damy ją też trochę na masie uszczelniającej. Żeby się gdzieś nie podwinęła tak dla świętego spokoju. Zobaczmy, jeśli przez masę uszczelniającą będzie ciekło, rozbierzemy to jeszcze raz i okaże się, że gdzieś jest jakieś pęknięcie na obudowie termostatu, również ją wymienimy. Także zabieramy się za montaż. Wjeżdżamy z obudową termostatu. Jest już ona uzbrojona w śruby. Nasuwamy na węża od pompy. I teraz tylko tak, żeby uszczelka nie wypadła. Wszystko trzeba dopasować, przyłapać i później możemy dokręcać. Dobra, dwie z sześciu śrub złapane. Do niektórych dostęp jest naprawdę ciężki. Podstawę termostatu mamy już przykręconą. Teraz bierzemy się za górę. Termostat był sprawny, więc go nie wymieniałem. Głównie tutaj chodziło o ten wyciek. Co najciekawsze, wyciek występował tylko wtedy, kiedy było zimno. Przez sezon letni było tutaj w miarę sucho. Posiadło. No tu w sumie zostały jeszcze tylko cztery śruby. Te tutaj oraz kilka węży do założenia. No i oczywiście jeszcze takie duperele jak paski klinowe, alternator, wentylator. W sumie nawet dobrze, że ściągłem wentylator, ponieważ było troszkę więcej miejsca. Dobra, resztę polecimy może grzechotką. Tutaj. Mam nadzieję, że się to, ta naprawa się udała, że będzie to szczelne. A jeśli nie, no to trudno, to poprawka. Takie rzeczy również się zdarzają. Czasem po prostu tak jest, że nie wszystkie naprawy się udadzą. Kto robi z takimi rzeczami, ten wie, o co mi chodzi. To za chwilę będzie. Tak, tam mała grzechotka. Ona jest z drugiej strony, chociaż.
Może być ciężko, ale spróbujemy tak jak jest teraz. Średnią. No, praktycznie za nas. Chciałbym też sprawdzić, czy działa tutaj klima, ponieważ jak kupiliśmy ten traktor, to z tego co tutaj widzę, nie ma śruby, która odpowiada za napinanie paska. Jest też odłączona tutaj w tym miejscu wtyczka od sprzęgiełka. Także póki jeszcze jest w miarę ciepło. Tak, w miarę. Nie, no akurat w kabinie ciągnika temperatura jest odczuwalna przez to, że jest cała przeszklona. Jest tam jak w szklarni. I nawet przy takiej pogodzie jak teraz w ciągniku miało być dość ciepło. Przy całkowicie zamkniętej kabinie. Także to chciałbym sprawdzić. Jak odkręciłem korek, ten taki plastikowy na tych szybkosłączkach do napełniania, no tak, to coś tam w środku jest, także zobaczymy. Jeśli klima działa, to jest to na plus, jeśli nie, no to trudno. Ciągnik tak głównie jeździ w zimie. Chociaż teraz podejrzewam, że gdy będzie już skończony ten ręczny, będzie on działał, funkcjonował tak jak powinno być, to również i ten traktor posłuży choć trochę w transporcie. Może nie będzie to jak na jakąś dużą skalę, ponieważ no 6 cylindrów. Nie będzie trochę większa, wiadomo jakie są teraz koszty paliwa, to jest po prostu masakra. Dobra. Ułożymy sobie może paski. Tak, jeszcze jak one wyglądają? Są dobre. Przynajmniej ten, zaraz sprawdzimy jeszcze pozostałe dwa. To tak, trochę się tu poplątały. Ale ten jest wewnętrzny. Dobra, jest. Zobaczymy go sobie tutaj z boku. Teraz ten. Też siedzi. No i ten tutaj na sprężarkę klimatyzacji. Dobra. Paski są mniej więcej ułożone. Można nakładać wiatrak. Dobra, jego tutaj śrubki dociągną. Przyłapiemy sobie na początku wszystkie cztery. Do nich ten dostęp też tu jest taki niejaki. Ale nie ma tragicznie. Pasków jeszcze nie napinamy. Głównie ze względu na to, żeby był dość prosty, żeby było dość proste dojście do śrubek. Po przykręceniu wiatraka oczywiście węże, to wszystko. I na samym końcu alternator po napinaniu pasków. Zalewanie płynem. Z tym nie musimy się śpieszyć. Skrzynia jest cały czas rozebrana, nie ma tam oleju. Także wolałbym ciągnika nie odpalać. Wiadomo, podpalnie będzie go trzeba nagrzać do temperatury roboczej. Żeby otworzył się termostat, żeby sprawdzić to wszystko. Tym nam pomoże grzałka, ponieważ w tym ciągniku zainstalowana jest elektryczna grzałka płynu chłodniczego, która usprawnia rozruch na dużych mrozach. Bardzo fajna rzecz. Jeśli ktoś się na czymś takim zastanawia, to bardzo polecam. Tylko musimy mieć ona odpowiednią też moc. Może nagram kiedyś film na temat grzałki. Jaką ja tutaj mam, jak jest zamontowana, jak podłączona oraz jak działa. Czy tym kluczykiem tutaj podejdziemy? Nie. Czyli zostaje nam kręcenie kluczem płaskim. Czyli dość tak naprawdę długa robota.
Każdy wie, jaka jest różnica w przykręcaniu czegokolwiek kluczem płaskim, a kluczem na przykład nasadowym. To się nam tutaj będzie przekręcało. Złapiemy tutaj może to ręką. Tam jakoś wstępnie to załapać. Dokręcenie można zrobić już na napiętych paskach, ponieważ one będą troszkę blokowały obrót. No i później trzeba by sprawdzić jeszcze po uruchomieniu. Czy śruby te na pewno trzymają, ponieważ nie chciałbym uszkodzić chłodnicy. Dobra, lecimy śrubę po przekątnej. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mam takie przyzwyczajenie, że przeważnie na takich elementach przykręcam śruby na przekątną. Czy są to właśnie jakieś takie wentylatory, czy jakieś dekle, coś takiego, czy na przykład tak jak termostat, śruby przykręcałem na skos. Czyli tak jak przykręca się głowicę. A więc tak, wszystko już mają poskładane. Paski ponapinane, węże pozakładane. Kostki, elektryka, wszystko podłączone. Osłony, nie osłony. Zobaczmy, co będzie z tą klimą. Napiłem pasek, wcześniej był luźny. Także przy wyjeździe z garażu, przy pierwszej jeździe testowej, dowiemy się, o co tutaj chodziło z nią. Czy ona chodzi, czy jednak nie chodzi. Płynu jeszcze nie zalewam. Niech to wszystko się tam, te masy uszczelniające, niech to wszystko sobie na spokojnie doschnie. Zostało nam tu jeszcze tak, magistrala paliwowa i tutaj przednią część praktycznie mechanicznie mamy skończoną. Zostaje jeszcze tuz do malowania. To jest bardziej taki zabieg estetyczny. No i jak już będę miał rozpieracz, to bierzemy się za ręczny. W jednym miejscu jeszcze musimy usunąć wyciek. No i praktycznie jeszcze później sprawdzenie elektryki w środku, bo tam był, z tego co pamiętam, był problem ze sterowaniem stroboskopami. I chyba będzie koniec z tym traktorem. Będzie on już mechanicznie gotowy na sezon zimowy. Zostaje tylko wtedy uzbrojenie, no i czekać na śnieg. A to byłoby na tyle. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Do zobaczenia w przyszłych filmach. Cześć.